Yo widzowie, z tej strony Fajterciak. Witam was w kolejnym materiale na moim kanale. To jest kolejne testowanie jedzenia i picia na moim kanale. A konkretniej to jest kolejne testowanie jedzenia i picia O2K. Dokładnie. Cóż, nazbierało się znowu sporo nowości O2K. I postanowiłem, że nagram materiał, w którym stestujemy te nowości, sprawdzimy jak smakują i czy są warte po prostu polecenia. Czy warte na pewno będą, bo są zdrowe, a to już samo za siebie dużo mówi. Ale po prostu, czy smakują? Ja jako wielki fan WK, no po prostu nie mogę sobie odpuścić i muszę spróbować nowych rzeczy. A jakie nowe rzeczy mamy? Cóż, między innymi energetyki, vitamin drinki i lody. W sumie to nie między innymi, wymieniłem wszystko co mam. Tak, więc cóż, nie przedłużajmy. Życzę miłego oglądania. Zaczynajmy. Nasza przezroczysta szklanka niestety zniknęła. Nie wiem, nie mogę je znaleźć. Ktoś z współlokatorów być może ją pożyczył, być może ją rozwalił i się nie przyzna. No ale nie mogę jej nigdzie znaleźć, więc musimy sobie poradzić jakoś bez niej, tak? Ale w zamian za przezroczystą szklankę do testów, bardziej to był przezroczysty kubek niż szklanka. Mamy kubek od mojego widza Konsona i w nim będziemy testować napoje. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, smakować, pachnieć. Pierwszym produktem, jaki mamy, jest ogłoszony już no, jakiś czas temu nowy smak energetyka. Mianowicie kwaśne jabłko. Dokładnie tak. Macie go na miniaturce. Energetyk o smaku kwaśnego jabłka. Zobaczymy, jak on będzie smakował. Dostępny tylko i wyłącznie w Biedronce. Spróbujmy go. Najpierw go otworzymy. Wąchniemy. Pachnie jabłkiem. Nie wiem, ja zawsze jestem poschizowany, że wmawiam sobie te zapachy, ale... No moim zdaniem to pachnie jabłkiem, nie? Trzeba stestować, jak smakuje. Jeszcze zobaczymy sobie kolor oczywiście. Ale ja już widzę, nie wiem czy kamera to odda. Kolor jest tak jak to widzicie widzowie na moim brudnym parapecie. O tak lepiej. No taki zielonkawy jest, taki kiślowy mi się wydaje, wiecie? Kisielowy, ładny kolor. Spróbujmy jak to smakuje, po prostu. Jest kwaśne, autentycznie jest kwaśne, ale jest słodziutkie. Ej, jest dobre. Ej, podoba mnie się. Ej, smakuje mi to. Ej, no. Dowalone. Ej, ale dobre. Ej, ziomek, serio mega. Smakuje mi to. Wow, wow. Nie wiem. No dam 11, bo... Prawdopodobnie to jest najlepszy dzik, jakiego piłem. Najlepszy energetyk. No... Niesamowite zaskoczenie. Wiem, że widzowie WK bardzo chcieli, żeby wyszedł smak energetyka o smaku jabłka. Zielonego chcieli chyba. Kwaśne jest chyba lepsze niż zielone. Aczkolwiek mi się wydaje, że to może być też zielone po prostu. Ale do tego kwaśne. Nie no, no. No fenomenalne. No zarąbiste, nie? I mega mi smakuje. Ale nie mogę tego wypić całego, bo mam jeszcze inne energetyki. A nie chcę tego zwrócić.
Przejdźmy do drugiego. Drugim jest cudowne zaskoczenie. To samo, tylko wersja bezkofeinowa. Dokładnie. I pytanie, jak smakuje taki sam, tylko bezkofeinowy? No ciekawe, nie? Czekaj, kurzu. Porównajmy. A nawet macie te przody, żeby były do was skierowane. O. Tak samo? Nie wiem. Mi się wydaje, że tak samo. Jak wygląda? Zaskoczeniem chyba nie będzie żadnym, że jest to bezbarwne. Po prostu. Więc sprawdźmy test smaku. Porównajmy z puszki. Bezpośrednie porównanie dwóch dzików. Nie wiem, czy ja sobie daję na głowę wejść, ale mi się wydaje, że ja czuję lekką różnicę i kofeinowy jest lekko lepszy niż ten, co nie zmienia faktu, że jest mega dobry. No ale ja jednak piję energetyki po coś. W sensie, no głównie dla smaku, bo one nie dają mi tego, co mają dać, czyli energii. Aczkolwiek, a raczej jak wybieram energetyka, to wybieram zwykłego, a nie bezkofeinowego. Więc będę raczej kupował tego. Na pewno będę go kupował, bo mi mega smakuje. No ale no, praktycznie to samo, no jakby. Ja odczuwam jakąś taką lekką różnicę, ale też się zastanawiam, czy ja się skizuję, czy nie. Temu dam 10, temu dam 11. Nawet mniej, wiecie, ten mi mniej smakuje. Dużo mniej. Czy będzie to bardzo kontrowersyjne, jak powiem, że nie smakują tak samo? A może jednak smakują tak samo? Nie wiem. Sami porównajcie, kupcie i porównajcie. Ale ja wybieram tego. Definitywnie. Kolejną rzeczą, którą stestujemy, są takie oto dziki. Dzik grape, czyli winogrono, i dzik peach. Tylko że ten peach już testowaliśmy w poprzednim materiale z testowania. Natomiast tamten z poprzedniego materiału był kofeinowy, a ten jest bezkofeinowy. Więc tak, design puszek bezkofeinowych też się zmienia. Czy jest to podobne? No ba, strasznie podobne. A czy to jest podobne? No nie ma logo... Nie, no jest logo dzika. Jest logo dzika, normalnie. I tutaj jest napis, jaki to smak. A później... O Boże, żeby tego... Żeby się z ręki nie wywróciło. Nie, no... Tylko kolorek się różni, no i napis, nie? Jaki to smak. No i w środku oczywiście zawartość. Ale generalnie design... normalnych jest taki sam, jak i design bezkofeinowych jest taki sam. Więc prawdopodobnie odświeżą wszystkie puszki. Fajnie. Ja wszystkie pewnie zbiorę, bo jestem kolekcjonerem. I jak będę miał zebraną, to wam pokażę, że mam zebrane, że wszystkie puszki udało się zebrać i mam pełną kolekcję. Pytanie, czy różni się to jakoś w smaku, nie? No podejrzewam, że nie, no ale spróbujmy, nie? Już nie będę tego wylewał, bo... Już nie będę jakby tego, wiecie... przelewał i pokazywał kolor, smak, bo... Nie ma sensu, jak to jest dokładnie to samo, tylko design puszki się zmienił, nie ma sensu. Wezmę sobie tylko łyka. No tak, no. No znam ten smak. Znam ten smak.
dobre, słodziutkie. Już oceniałem, mogę ocenić jeszcze raz. Ja oceniam na 8. Lubię peach. Mhm. Smakuje mi. Tak samo i grape, winogronko. Też już oceniane było, więc tylko z puszki łyk. No najgorsze nargule, jakiego piłem, jeżeli chodzi o WK. No przepraszam, nie zmienię zdania. No i mniej mi smakuje. Nie rozumiem fenomenu, wiem, że ludzie uwielbiają. Mi to średnio pasi, no sorry. 5. Chemiczne bardzo. No cóż, lećmy do kolejnego produktu. Teraz będzie coś, czego jeszcze nie było. Co WK wydało jakby w pierwszej wersji i są tylko dwa smaki. Ale zanim dowiecie się, co to jest, jeżeli podoba ci się mój content, który tworzę, jeżeli podobają ci się moje filmy, lubisz mnie oglądać, chciałbyś jakoś mnie wesprzeć, możesz to zrobić w bardzo łatwy sposób. Subskrybując, lajkując i komentując w jakiś fajny sposób tam na dole. Mi będzie niewiarygodnie miło i strasznie docenię to, że to dla mnie robisz. Więc dziękuję ci za to i będę tworzył więcej takich treści po prostu, które będą przypadały wam do gustu, mam nadzieję. Lećmy do dalszej części materiału. Więc tak jak mówiłem, pora na coś, czego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. Vitamin drink. Z biegiem okoliczności jest to, że przed chwilą testowaliśmy, no po prostu piłem, bo już testowane było kiedyś tam. Dwa energetyki, których po prostu design był odświeżony, czyli peach i grape. I nie uwierzycie, ale mamy vitamin drinki o smaku peach i grape. Ciekawe jak to smakuje. Nie jest to gazowane, jest to vitamin drink. Nawet podpisany jest vitamin drink. O. Jest to przezroczyste, bo widać, jakby... No, przebija się. Jest to przezroczyste. Ale ciekawe jak to smakuje. Jest to coś innego niż energetyk. Jest to coś innego niż vitamin boost, czyli izotonik. Czymże to jest? Może mamy z tyłu napisane. Okej, okay, napój niegazowany o smaku winogrona z dodatkiem witamin i składników mineralnych. Napój gazowany o smaku brzoskwini z dodatkiem witamin i składników mineralnych. Więc jest to tak jakby, nie wiem, to nie jest woda mineralna. To jest jakiś napój. Z jakimiś witaminami, składnikami mineralnymi. Ciekawe jak to smakuje i ciekawe, czy wyjdzie więcej smaków niż tylko te dwa? Od czego sobie zacznijmy? Zacznijmy sobie od czegoś, co mniej lubię. Czyli zaczynamy od grape'a. Nie jest to duże. Znaczy wydaje się nieduże, ale no, pół litra. Więc coś trochę tu tego jest. Ciekawe jak smakuje. Pierwsza konfrontacja z czymś takim. Jeszcze tego nie próbowałem. Oczywiście nakrętka, której się nie da oderwać. No niestety żyjemy w Unii Europejskiej i to jest przymus. Muszę takie tworzyć. Mi one jakoś tam zbyt nie przeszkadzają. Wiem, że ludzie nienawidzą. Ale mam do tego podejście takie... Jest, bo se jest. I tyle. Sprawdźmy jak smakuje. Ale to jest dziwne. Ale to jest dziwne. Ale mi to nie siedzi. 4. Oceniam to na 4. Czyli... Albo nawet i 3, wiecie. Ej, czuję tu winogrono, ale to mi tak nie siedzi. To jest taki dziwny napój. Taki... Nie smakuje mi to. Nie smakuje mi to. Jakby izotoniki, super. Energetyki, super. To... No okej, okay. Niech będzie. Niech będzie. Ale chyba nie dla mnie. 3. Spróbujmy drugi smak. Piczka. Czy piczka będzie lepsza?
Zobaczymy. Dziwnie to też pachnie, wiecie? Tamto poprzednie też tak dziwnie pachniało. No, tak jakby, nie wiem, czy... czymś dziwnym. Ja nie wiem, co tak pachnie. Nie, nigdy nie próbowałem niczego, co tak dziwnie pachnie. No cóż. Szczerze, po tamtym wcześniejszym to tego już nie chcę próbować, ale go spróbujmy. Jakie to jest dziwne! Jakie to jest niedobre. Nie smakuje mi to. Czuć tą piczkę gdzieś tam, ale nie smakuje mi to. To jest jakby... nie wiem. Nie wiem, do czego to porównać, bo nie piję takich napojów. Nie wiem, dziwne to jest, jak nie wpadło w moje gusta. Sorry WK. 3. Zarówno tamto, jak i to. Nie jest to obrzydliwe, ale jest niesmaczne. Nie dam temu 2 ani 1, ale daję 3, to i tak jest bardzo nisko. No sorry WK, dla mnie vitamin drinki. Błagam, nie wypuszczajcie więcej smaku, będę chciał to nagrać. Bo testujemy wszystko, co wyjdzie. Więc nie wypuszczajcie więcej smaków, to jest niedobre. Stosowaliśmy już prawie wszystko. Została jedna rzecz. Po co mi ta łyżka? Już wam mówię. A, jeszcze warto jest coś zaznaczyć. Zarówno energetyka kwaśne jabłko zwykłego, jak i zero, kupimy w Biedronce. Energetyka winogronowego kupimy w Biedronce, a energetyka zero piczkę, zero kofeiny, piczkę, kupimy tylko w Żabce. Vitamin drinki obydwa, tylko Żabka. I ten produkt, który teraz pokazuję, też tylko i wyłącznie Żabka. I troszkę się go naszukałem i już straciłem nadzieję, czy damy radę to znaleźć, aczkolwiek się udało. Lody od WK. No już troszeczkę są na powierzchni i się czuć tutaj, że się tak zrobiły takie miękutkie, to chyba niedobrze, ale mam nadzieję, że będą smakowały zaczepiście, no i że będę zadowolony. To są lody o smaku śmietankowo-czekoladowym. Sprawdźmy, czy będzie to dobre. Jest to z zawartością białka, jest to na sportowo. Ale to wcale nie znaczy, że musi być niedobre, prawda? Może być właśnie fenomenalnie dobre. Okejka, okejka. Mamy to. Szukałem tego w Żabkach. Zwiedziłem 7, dopiero w 7 było. No, dopiero w 7 było. Straciłem nadzieję, czy w ogóle to znajdę, nie? Testujmy to. Mamy? Spróbujmy, jak to smakuje. Smakuje jak lody czekoladowe. Ale nie są to zwykłe lody czekoladowe. Coś w tym jest, że jakbym to testował, jakby wiecie, z zasłoniętymi oczami, to bym powiedział, to jest od WK. No czuć w tym białko, tak? Oni wszędzie muszą dodać to białko. Czuć w tym białko. Czuć, że to jest zdrowe. Jest to słodkie, ale bez dodatku cukru. Jest tutaj napisane. Wysoka zawartość białka. Niska zawartość tłuszczu. Szczerze. Gdybym tak łatwiej mógł to znaleźć, to bym kupował. Smakuje mi to, nie? Serio, jakby dobre to jest. Lody. No lody, no. Jak to ocenia? 8. No.
Mi to siedzi. Lubię takie. Daje 8. Fajne, fajne, fajne. Smakuje mi to. No, dobre, dobre. Ja polecam, mi smakuje. To były już wszystkie produkty od WK, które wyszły aktualnie. W tym tygodniu ma wyjść jeszcze coś, ale ja muszę już ten filmik wysłać do montażysty, nie będę czekał, bo nie wiem, kiedy to dokładnie wyjdzie, nie ma ogłoszenia. Zostało powiedziane, że na dniach ma jeszcze coś wyjść od WK, ale myślę, że to raczej w jakimś kolejnym materiale sobie testujemy. Więc cóż, to by było chyba wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że miło i fajnie się oglądało. Jeżeli tak, to sub, like tam na dole. Miły komentarz. I co? My widzimy się w kolejnym tygodniu. W sensie, że za tydzień po prostu. W kolejny piątek o 16:00. Ja byłem Fajtercie. Do następnego. Jo!